Właśnie znajduje się pomiędzy peronem pierwszym a peronem drugim. Peron pierwszy jest tutaj, jest to peron Wukatki i jest to peron niski, a tutaj jest peron drugi, wysoki. Tak samo jak wszystkie pozostałe perony na Warszawie Zachodniej. Jak wygląda cała ta budowa, która ma się zakończyć na koniec tego 2024 roku? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, bo te wszystkie dwa perony, włącznie z peronem trzecim, mają zostać oddane do użytku już w czerwcu. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Cząsąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej, tutaj prosto z serii Warszawska średnica 2050. I na wstępie Wam powiem, że w dzisiejszym filmie dosyć dużo zobaczymy. Jest to 90. wydanie tej serii i zerkniemy sobie właściwie na wszystko na nowej stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Zaczynając od nowego dużego dachu, który trochę już zobaczyliśmy, kończąc po nowych peronach, wszystkich trzech, podbijanie torowe na torze Wukatki, przejście podziemne na poziomie -1, oczywiście również zerkniemy do hali dworcowej przy ulicy Tunelowej, od której właściwie teraz zaczynamy, ja właściwie do niej dolecimy, zatykając również, co się dzieje w przejściu podziemnym i przystanku tramwajowym, tam przy Alejach Jezoimskich, jak i również do nowo oddanej do użytku windy przy peronie 9, a właściwie na peron 9. Więc to wszystko w dzisiejszym materiale, usiądźcie wygodnie, bo 20 minut przed Wami filmu i zaczynamy tutaj patrząc, co się dzieje właśnie w miejscu, gdzie niedługo będzie ulica Tunelowa. Pomiędzy tymi wyjściami z przejścia podziemnego po lewej stronie, a tą halą dworcową po prawej stronie, będzie przebiegać ulica Tunelowa. A właściwie te wyjścia z przejścia podziemnego będą do przystanków autobusowych, które będą tutaj krańcowe dla linii 103 i może jakiejś jeszcze innej linii autobusowej. Jaki dokładnie będzie układ komunikacyjny po zakończeniu wszystkich prac na Warszawie Zachodniej, tego nie wiemy, bo Warszawa Zachodnia będzie przebudowana co najmniej do końca tego roku, ale o terminach będę mówić trochę jeszcze później. Co ważne, w tym miejscu możemy zacząć jeszcze dwa wyjścia z przejścia podziemnego, włącznie z dwoma windami, które w przyszłości będą również dojściem do przystanku tramwajowego na dole, a teraz zerknijmy sobie na windę na peron 9. Windy są dokładnie takie same jak na całej Warszawie Zachodniej i jak słyszycie, komunikaty głosowe dokładnie takie same również są. No tutaj ujęcie były z ręki, więc mi się chyba dała ręka, natomiast to nie zmienia faktu, że mogliście teraz zobaczyć, jak to wygląda na peronie 9. Również na peronie 9 są już zamontowane właściwie prawie całkowicie schody ruchome, również w hali dworcowej przy ulicy Tunelowej. Natomiast te schody ruchome, jak i również te przy Tunelowej cały czas jeszcze nie funkcjonują i najprawdopodobniej schody ruchome dopiero będą oddane do użytku przy jakichś większych kolejnych fazach oddawania do użytku kolejnych urządzeń. Chyba że tak samo jak ta winda na peron 9 po cichu zostanie oddana do użytku. Co ważne, winda do Prymasa Tysiąclecia jeszcze nie jest funkcjonalna, tamte przejście podziemne ma tylko łącznie jedno wyjście po schodach, a winda cały czas jeszcze jest nieoddana do użytku, bo sprawdziłem to, zerknąłem i jest cały czas jeszcze zagrodzona. Z kolei z tej perspektywy możemy zobaczyć całe piękno i cały ten wielki, ogromny dach Warszawy Zachodniej, również pociąg Pendolino, który akurat wyjechał, a teraz z lotu ptaka możemy zobaczyć dokładnie przebieg całego przejścia podziemnego, które w tym miejscu jest. Tutaj ten po prawej stronie odcinek, który jest bardziej wyciągnięty, to jest tunel tramwajowy, który jest na poziomie -2 i ten tunel w przyszłości ma być wykorzystany do połączenia z Odolanami. W przyszłości, bo na razie plany kończą się na budowie tramwajów do Dworca Zachodniego. Tutaj celowo podkreślam Dworca Zachodniego, bo de facto pociągi tramwaje nie podjadą pod pociągami, tylko dojadą do peronu pierwszego WKD i tam skończą swoją trasę jeszcze przed torami kolejowymi. Oczywiście wszystko będzie pod ziemią, więc de facto nawet nie zobaczymy, czy jesteśmy pod pociągami, czy jeszcze nie jesteśmy pod pociągami, ale to nie zmienia faktu, że faktycznie
tramwaje dalej, które mają jechać właśnie pod całą stacją koleją Warszawa Zachodnia, najprawdopodobniej pojadą dopiero w przyszłej dekadzie, więc trochę sobie jeszcze w tym temacie poczekamy. Natomiast jakieś tam rozmowy i inne tematy są realizowane, żeby można trochę przyspieszyć ten proces, ale w tym temacie na razie wam nic nie powiem, bo żadnych oficjalnych stanowisk w tych rozmowach czy w tych planach na razie nie mamy. Z kolei tutaj zetknijmy sobie teraz, jak to wygląda wszystko na tych trzech nowych peronach. A dzieje się dużo. Zaczynając od peronu WKD, który jest zupełnie inny w porównaniu ze wszystkimi peronami, bo peron WKD jest peronem niskim, bo ponieważ WKD ma tylko łącznie pociągi z niskim taborem, dzięki czemu po prostu też peron jest dużo niżej i z niego też się łatwiej zeskakuje. Zakład był wygodniejszy, jak tutaj chodziłem po całym placu budowy, ale i tak przypominam wam, że to pochodzenie po torach kolejowych w miejscach niewyznaczonych jest całkowicie nielegalne i tego nie wolno robić. Tymczasem zerknijmy sobie, jak to wygląda tutaj sytuacja na peronie trzecim. Peron trzeci, na którym się właśnie znajdujemy, jest wykończany aktualnie, bo wszystkie pociągi mają z niego korzystać już w czerwcu, zgodnie z nowym rozkładem jazdy, który będzie wprowadzony no, na początku czerwca. Z tego co pamiętam, rozkład jazdy wchodzi 9 czerwca, więc chwila i już za chwilę pociągi będą jeździć po właśnie również tym nowym miejscu. I dzięki temu też, co ważne, wszystkie pociągi podmiejskie będą już normalnie jeździć przez Warszawę Śródmieście. I nie będzie jakichś tam większych objazdów, utrudnień, wszystkie pociągi powinny sobie wrócić de facto na swoje podstawowe trasy i w teorii będą mogły się rozpocząć już wtedy prace na Warszawie Gdańskiej w związku z budową drugiego przejścia podziemnego. Natomiast co ważne, wszystkie trzy perony, peron pierwszy, peron drugi i peron trzeci, będą już przejezdne dla wszystkich pociągów. Pociągi podmiejskie, aglomeracyjne, które aktualnie jeżdżą i głównie korzystają z peronu 4 i 5, no i 9, ale to jest zupełnie inna bajka, będą po prostu przesunęte na peron drugi i trzeci, tak żeby już normalnie funkcjonowały. Jest to o tyle istotne, że perony 4 i 5 są dosyć długie, a pociągi właśnie tutaj jeżdżą koleje mazowieckie i SKM-ki, raczej aż tak długie nie są i po tych peronach czasami trzeba biegać, więc to będzie faktycznie o wiele lepsza sytuacja. Pamiętajcie też, że przejście podziemne cały czas tutaj widzicie nie będzie jeszcze oddane do użytku. Ono ma zostać oddane do użytku podczas zakończenia wszystkich prac budowlanych, które jest planowane na koniec tego roku wedle informacji, które są aktualnie no, po prostu oficjalne, czyli na koniec 2024 roku. Więc słyszałem, że jakieś pogłoski są na temat tego, że perony miały być zostać oddane do użytku, znaczy przejście podziemne miałoby zostać oddane do użytku na koniec tego roku, a same prace wszystkie miałyby się zakończyć dopiero w połowie 2025 roku, ale nie mam oficjalnej informacji, że faktycznie takie są plany. Na razie pozostaje przy tym terminie zakończenia na koniec tego roku. Tymczasem tutaj możecie zobaczyć ciekawostkę, bo w tym miejscu znajduje się tymczasowy rozjazd na drewnianych podkładach. Po lewej stronie ten rozjazd jest niezbędny, dlatego aby utrzymać połączenie kolejowe właśnie do bazy utrzymania kolei mazowieckich, jak również zostawić jeden tor, który byłby wyłączony do Warszawa-Włochy. Przez to do Warszawa-Włochy byłyby tylko łącznie trzy tory, a przypominam wam, że przez Włochy przejeżdżają wszystkie pociągi, zarówno aglomeracyjne w kierunku Skierniewic, jak i również w kierunku Sochaczewa, jak i również wszystkie pociągi na CM-kę, czyli Centralną Magistralę Kolejową, na przykład do Krakowa takie Pendolino, więc byłoby cienko. I tak tych torów tam zbyt dużo nie jest funkcjonalne. W sensie, normalnie jest 5 torów, jeden tor jest cały czas jeszcze przebudowany, o czym będę mówić w kolejnym filmie. Natomiast teraz są 4 utrzymane tory i dzięki temu tymczasowemu rozjazdowi to wszystko ma dalej może funkcjonować. Co ważne, tymczasowy rozjazd będzie likwidowany w wakacje, w lipiec, sierpień i wtedy też będą realizowane ostatnie prace większe torowe na Warszawie Zachodniej, też wtedy jakieś ograniczenia peronowe. Półperona po prostu jedna krawędź peronowa będzie zamknięta na peronie czwartym i może jakieś utrudnienie na peronie trzecim, ale tego bym się raczej nie spodziewał. Też dzięki temu będzie oddany do użytku jedyny tor przelotowy przez całą stację kolejową Warszawa Zachodnia. Z kolei w tym miejscu możemy dalej popracować sobie, jak powstaje nowe przejście podziemne. Co ważne, świetliki zostały już udostępnione jakiś czas temu, o czym mówiłem w ostatnim filmie. Mogą z nich korzystać pasażerowie na peronach, ale też tutaj nawet w tych budowanych nowych peronach świetliki się pojawiają. Tutaj ciekawostka z kolei, podbijarka torowa na torze WKD. Co to oznacza? Oznacza to, że żeby ta podbijarka tutaj dojechała, musiała przejechać przez bocznicę, która jest w Pruszkowie. W skrócie dosyć mocno na okrągło pojeździć. Ale tak, faktycznie podbijarka torowa to jest takie specjalne urządzenie, jak widzicie. Podbija tłuczeń pod właśnie pod szyny, pod podkłady, dokładnie pod podkłady, dzięki czemu tor jest zabezpieczony, lepiej się trzyma i całe natężenie, które powoduje pociąg przejeżdżający w tym miejscu, te kilkadziesiąt, kilkaset ton, na spokojnie po prostu, kilkaset ton, na spokojnie po prostu rozbudowuje na cały tłuczeń, a nie tylko łącznie na poszczególne kamienie, które tam są, więc to jest takie rozwiązanie po prostu, które jest niezbędne do wykonywania raz na jakiś czas na nowych odcinkach torowych,
jak i również na już użytkowanych torach, kiedy po prostu wszystko może się trochę rozchodzić. Później oczywiście po takim torze jeszcze musi przejechać profilarka torowa. Z kolei w tym miejscu możemy zacząć szyb windowy na peronie drugim. Ten szyb windowy, jak widzicie, jest donikąd, więc tak, na spokojnie, pociągi będą już jeździć znowu perony, ale windy będą trochę później oddane do użytku i też na wszystkie te trzy perony są inne schody, już nie te proste z kładki, tylko takie zakręcone. Cały czas tylko łącznie z kładki będziemy mogli się dostać na wszystkie perony. A w przyszłości przejściem podziemnym i to aż z trzech stron, bo tutaj jest właśnie trzecie wyjście na peronach podmiejskich w związku z tym, że pociągów dużo więcej korzysta i po prostu ruch i natężenie jest większy niż na pociągach dalekobieżnych. Dlatego też tutaj będzie wykonane specjalne jeszcze dodatkowe przejście, wejście do przejścia podziemnego, tylko i wyłącznie za pomocą zwykłych schodów, ale i tak ważne, że faktycznie w ten sposób tutaj będzie funkcjonować na peronie drugim i peronie trzecim będą dodatkowe wejścia do przejścia podziemnego. Natomiast teraz jesteśmy na peronie pierwszym, a właściwie na torze WKT-ki, którego na razie nie uświadczymy szybko. Tu jest ta winda tymczasowa, która cały czas funkcjonuje przy Alech Jezeńskich. Przypominam wam, że ona funkcjonuje przez wszystkie dni tygodnia, ale w różnych godzinach ma swoje przerwy i funkcjonuje właściwie od rana do nawet później niż zachód ze słońca, bo nawet do 22 jednego dnia tam funkcjonuje. Z kolei w tym miejscu będzie docelowa winda, która powstanie z kładki, łącząc przejście podziemne, jak i również oczywiście poziom zero, więc tu będzie jeszcze klatka schodowa jedna, jak i również docelowa winda. No a teraz chodzimy po torze, którego nie ma. Dlaczego? No, jak dobrze wiecie, pewnie wszystkie perony mają być oddane do użytku już niedługo, natomiast WKT-ka trochę inaczej będzie funkcjonować, bo na WKT-ce będzie oddane do użytku tylko łącznie jeden tor. W tym momencie wam nie powiem, czy WKT-ka będzie jeździć tylko łącznie do Warszawy Zachodniej, czy dojedzie do Śródmieścia. Domyślam się, że do Śródmieścia dojedzie na spokojnie, bo po prostu tak jak wcześniej po jednym torze wahadłowo. Co nie zmienia faktu, że na razie na ten czas WKT-ka będzie jeździć tylko łącznie po jednym torze przez Warszawę Zachodnią. Wiąże się to oczywiście z pracami, które tutaj są realizowane przy przejściu podziemnym. O, dokładnie tym przejściu podziemnym. Tutaj z kolei widzimy wejścia do West Station, czyli hali dworcowej przy Alejach Jezimskich. Te trzy zamknięte części to są właśnie z drzwi automatyczne, które tam były zamontowane kiedyś. Natomiast w związku z tym na razie tutaj nie można jeszcze wykonać tych wszystkich prac. Tu też działa dźwig, więc sieć trakcyjna byłaby trochę zagrożona, więc na razie w tym miejscu prace wymagają jeszcze zamknięcia tego toru, a właściwie braku tego toru, ale też spokojnie, chociaż WKT-ki już do Warszawy Zachodniej będą normalnie funkcjonować, tak samo jak tutaj właśnie jedzie ten pojazd, wtedy przewozi rynny, po który będzie ściekać w teorii. Tutaj oczywiście nic nie powinno padać, ale i tak wszystkie perny muszą być odpowiednio odwodnione. No i tutaj przy okazji zwróćcie uwagę, mieliście wszystkie krótkie ujęcie, jak widać mocno różnicę wysokościową peronu 1 WKD, no i oczywiście peronów zwykłych. Tutaj zerknijmy sobie z kolei teraz na to, co się dzieje w przejściu podziemnym. Tutaj mamy West Station, tam mamy wykop przystanku tramwajowego na poziomie minus 2, ale my sobie zerknijmy na razie, co się dzieje pod peronami, bo to też jest na pewno ciekawe i pewnie też jesteście ciekawi, co tam się dzieje. A przejście podziemne jest tutaj. Właściwie chodziłem po nim przed chwilą i mogliście wszystko zobaczyć od góry, a teraz zerknijmy sobie, jak to wygląda tutaj na dole. O, ładnie, ładnie, ładnie to wygląda. Podobają wam się moje filmy z Warszawy Zachodniej? Jeśli tak, możecie mi pomóc w ich realizacji. Patronite, ukośnik, Avizonos. Dzięki wam mogę cały czas realizować te filmy, a wy możecie zobaczyć niektóre filmy przedpremierowo. Tymczasem wracamy do reszty filmu. Wracamy, bo tu faktycznie jeszcze trochę rzeczy jest do obejrzenia, jak całe przejście podziemne. I teraz sobie chodzimy. Teraz jesteśmy pod peronem trzecim. Tak, jesteśmy pod peronem trzecim. Znaczy, pomiędzy peronem trzecim a czwartym dokładnie, pod torami. Więc tutaj to możecie zobaczyć po tym, że ta część jest trochę masywniejsza. Tam dalej już mamy faktycznie świetliki i wyjście na poszczególne perony. W ogóle tutaj telefon mi się włączył w tryb szerokokątny, więc macie odczucie, że to jest jeszcze większe, ale w sumie dobrze to wygląda, bo w ten sposób pokazuje, jak to jest szerokie. Na ujęciach tych wszystkich tutaj widzicie na moim kanale zbytnio tego nie widać, ale faktycznie nowe przejście podziemne jest naprawdę ogromne. Znaczy teraz jak się pojawiają już te wszystkie boksy dla części handlowych, trochę się to wszystko zwęża, ale trzeba pamiętać, że tu i tak będą trzy ciągi dla pieszych. Jeden ciąg główny, którym właśnie idziemy i stąd będą wejścia na wszystkie perony. Będzie ciąg do wind i do tego dodatkowego wejścia na peron drugi i trzeci, po prawej strony będzie. I tam też na wszystkie windy, na wszystkie 8 peronów będzie można się dostać. I jeszcze jeden
ciąg znajdujący się po lewej stronie technicznej do wszystkich lokali handlowych i do innej części technicznej. Nim byliśmy chyba miesiąc czy dwa miesiące temu, wam to też pokazywam, jak to wygląda. Tutaj z kolei jesteśmy pod peronem 8, wbrew temu, co tam jeden znak pokazywał. I widzieliście też te świetliki, jak ładnie pokazują i ile one dają faktycznie tej światła słonecznego. I to faktycznie jest na pewno duża oszczędność, jeżeli chodzi też o prąd, że nie trzeba tego wszystkiego oświetlać z tej perspektywy w ciągu dnia. Tutaj z kolei będziemy wychodzić do ulicy Tunelowej, właśnie z tego nowej hali dworcowej. Po lewej, po prawej stronie znajdują się schody ruchome, które właściwie już są całkowicie dane do użytku i nawet się świecą, więc gdybym może wszedł, to bym wjechał. Nie, oczywiście są zablokowane, jeszcze z nich bym nie mógł skorzystać. Natomiast tutaj od tej strony będziemy mogli wyjść tymi drzwiami obrotowymi, jedne po jednej stronie, drugie po drugiej stronie i będziemy wchodzić bezpośrednio na miejsca dla taksówek, jakieś przystanki autobusowe i tego typu rzeczy. W samej hali dworcowej będzie jeszcze więcej lokali handlowych. Powinny też tutaj się znajdować, z tego co pamiętam, kasy biletowe. I już w niektórych miejscach można zobaczyć, jak sobie zrobicie stopkarkę na poprzednich ujęciach, że są tutaj montowane, o, tam na górze widać, ławki. Ławek będzie dużo w hali, w tej poczekalni, więc to jest dobra informacja. Wiem, że skarżycie się, że na peronach jest mało tych ławek, ale po prostu one są tylko na całej długości. A przez to, że aktualnie pociągi podmiejskie zatrzymują się tylko i wyłącznie w jednej części, to tam tych ławek aż tak dużo nie ma. Na całej długości peronów ławek trochę jest. Chociaż oczywiście faktycznie mogę przyznać, że nie ma ich, nie wiadomo jak dużo, ale wiecie, tak to zostało ustalone i uzgodnione z PKP PLK w projekcie, no i tak też aktualnie to po prostu wygląda. Chociaż domyślam się, że ławek trochę można byłoby wstawić, chociaż w tej części, gdzie aktualnie się znajdujemy, na górze, na peronach, nie można ich wstawić, bo się znajdują właśnie świetliki. Na świetlikach nie można stawiać, no bo to wszystko by się porysowało i po prostu byłoby kiepsko, by to później wyglądało. Natomiast tutaj z kolei możemy zacząć przestrzał. W tym miejscu też będzie trochę przestrzeni do siedzenia, gdzie będziemy mogli sobie na spokojnie usiąść. To był ten przestrzał do wind, tutaj się znajdują. Tym razem nie przeszedłem obok wind, ale spokojnie, cały czas tam te prace są realizowane. No i wróciliśmy ponownie do tej części, która jest jeszcze w budowie. To jest wejście na peron 4, czyli ten, który już funkcjonuje. No i dalej widzimy peron 3, peron 2 i peron 1. No tutaj te prace są jeszcze inne, no bo tutaj niedawno był realizowany wykop. Teraz jest oczywiście, powstaje cały czas strop poziomu minus 2 w różnych miejscach jeszcze. Natomiast to ważne, słupy już są, one są w niektórych miejscach betonowane, zbrojenia już są, wychodzą. No i na całej długości musi być zrealizowana docelowa nawierzchnia, więc to będzie realizowane krok po kroku przez dłuższy czas. To oczywiście wszystko jeszcze trzeba wykończyć. I te wykończenie, no z siłą rzeczy zwróćcie uwagę, że tego nie da się skończyć na czerwiec. No tutaj jeszcze tych prac jest naprawdę całkiem dużo, więc tutaj na przykład jeszcze brakuje całej części zabetonowania, jeżeli chodzi o podłogę i to będzie jeszcze realizowane przez najbliższy czas. A tam dalej widzimy już przestrzał i tamtędy będzie się właśnie wchodzić do peronu 2 i 3, właśnie tymi dodatkowymi wyjściami za pomocą schodów. Taki przestrzał będzie po środku pomiędzy peronami, będzie po prostu przejście pod torami do tych dodatkowych wyjść. Domyślam się, że czy tamte schody będą głównie użytkowane nie przez osoby korzystające z Warszawy Zachodniej do dojechania gdzieś, tylko faktycznie osoby wychodzące z pociągów i wchodzące do przejścia podziemnego. Domyślam się, że mimo wszystko większość osób w ten sposób będzie korzystać z tych nowych przejść podziemnych. Tymczasem tutaj możemy zobaczyć, jak powstaje nowe przejście podziemne, a właściwie poziom minus 2. Bo na poziomie minus 2 będą jeździć tramwaje. Aktualnie już będą niedługo rozpoczynać się pierwsze prace budowlane, jeżeli chodzi o budowę właśnie tramwaju do Warszawy Zachodniej. Tramwaj do Warszawy Zachodniej będzie jechać ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku i tam prace się rozpoczną od budowy, a właściwie przebudowy całkowicie ciepłociągu. To będzie, rozpoczną się te prace najprawdopodobniej, znaczy w czerwcu mają się rozpocząć te prace, więc jeszcze sobie chwilę poczekamy. I będą dosyć mocno ograniczać ruch na Bitwie Warszawskiej. Tam ten ruch będzie ograniczony do jednej jezdni, ale ruch będzie cały czas dwukierunkowy, ale spodziewajcie się u dużych utrudnień i zmian, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, no i ogólnie dużych, dużych korków w tamtym miejscu, więc faktycznie to dosyć będzie utrudniające życie. Z kolei w tym miejscu możecie zobaczyć, że faktycznie na większości tego miejsca już trwa wykop na spokojnie na poziomie minus 1, i w tych miejscach nawet na poziomie minus 2, ale to będzie jeszcze etapami robione, no bo wiadomo, że jeszcze musi być zrealizowane przebicie poziomu minus 2, czyli właśnie tej części, która jest aktualnie budowana pod peronami i tej części, która w tym miejscu jest budowana odkrywkowo, nie podstropowo, jeżeli chodzi o cały ciąg tunelu tramwajowego, bo przebicie już mamy, ale jeżeli chodzi o przejście podziemne, a nie jeżeli chodzi o poziom minus 2. W tym miejscu z kolei możemy zobaczyć jeszcze miejsce właśnie pod docelową tą windę na kładkę. Kładka będzie realizowana na całej długości dopiero kiedy się zakończą, czy bo tutaj będzie jeszcze pochylnia zbudowana przy West Station, ale ta pochylnia będzie mogła być wybudowana dopiero wtedy, kiedy zakończą się prace przy budowie przejścia podziemnego po tamtej stronie, bo po prostu kładka zjeżdża na przejściu podziemnym. Tutaj możecie zobaczyć z kolei
kolei te wyjście dodatkowe, które się znajdują właśnie na peron drugi i peron trzeci. My się teraz znajdziemy na peronie trzecim i tutaj właśnie za zejściami składki będą zrealizowane wejścia do tego przejścia podziemnego. Tu jeszcze będzie musiało być wszystko skute, będą po części podstępowo i po części od góry, a w tych miejscach już możemy zobaczyć faktycznie zamontowane barierki i ogólnie wszystkie elementy szklane. Więc tak to się faktycznie w tym miejscu łączy. Tutaj dachy. Zwróćcie też uwagę, że dach WKatki się trochę szybciej kończy, bo jest krótszy, bo peron WKatki też jest dużo krótszy i faktycznie zadaszenie duże całkowicie wystarczy na peron pierwszy, czyli peron WKD. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o całe zaawansowanie prac na Warszawie Zachodniej, jeżeli chodzi o część użytkową, czyli poziom minus 1 i poziom 0. Z tych części tutaj będziemy korzystać, no i oczywiście też trochę zobaczyliście nowego dachu. Ale to nie oznacza, że teraz zobaczyliście już wszystko, co się dzieje na Warszawie Zachodniej. O nie, nie, nie. Dużo, bardzo dużo się działo z piątku na sobotę w ostatnim czasie, czyli z 24 na 25 maja, bo wtedy wydarzyła się największa i najbardziej wielkopomna chwila, jeżeli chodzi o zarządzanie tą stacją kolejową. A mianowicie Grzybek został przeniesiony. Wszystkie osoby, które tutaj kiedyś pracowały. Grzybek, który funkcjonuje, z tego co pamiętam, z informacji, które dostałem, od ponad 57 lat przestał być obsługiwany przez faktycznie osoby, które tutaj zarządzały całą stacją kolejową Warszawa Zachodnia. Dyspozytorzy ruchu przenieśli się do budynku wielofunkcyjnego. To są ujęcia z Grzybka właśnie, który jest aktualnie już pusty, ale nie mogłem pokazać ujęć, bo ujęcia są jeszcze z kiedy faktycznie urzędy tutaj były zamontowane. Były tam faktycznie jeszcze stare pulpity kostkowe. To są ujęcia już faktycznie z nowego budynku wielofunkcyjnego. Zwróćcie uwagę, że tutaj doskonale widać wszystkie perony, również z peronem 9. Ale co ja mogę powiedzieć? Grzybek pozostaje jako pustka technologiczna. On będzie teraz oczyszczony. Będą wyjęte wszystkie elementy, które tam są historyczne i przeniesione do muzeów. Do jakich wam nie powiem, bo tego nie wiem. Ale jak widzicie, Grzybek jest już aktualnie pusty. Mam jeszcze ujęcia faktycznie, jak to wyglądało w środku, ale nie mam pozwolenia na pokazanie wam tego, więc może kiedyś się uda i zobaczycie trochę więcej, co tam faktycznie, jak to wyglądało, jak to funkcjonowało. No jest to ciekawa sytuacja i chwila, kiedy faktycznie po 57 latach ten obiekt, ten budynek, który miał przez 24 godziny na 7, przez wszystkie dni w roku, zawsze chociaż jedną osobę do obsługi, nagle jest pusty i tam nikogo nie ma. No, ciekawie. Z pewnego muszę wam przyznać, że faktycznie bardzo ciekawie to wyglądało. Niezły chaos i harminder tam był w środku, jeżeli chodzi o zamieszanie i te nowe wyświetlacze, bo tam już oczywiście na pulpitach kostkowych to wszystko było nieobsługiwane, tylko już z wyświetlaczy i z części elektronicznej, bo to zostało przeniesione jakiś czas temu. Dosyć ciekawie to wszystko tam wyglądało, poustawione jedno na drugim. Widoczność z tych okien była trochę mała, biorąc pod uwagę, że te wyświetlacze się pojawiały, a pulpity kostkowe w tych miejscach już służyły faktycznie jako właściwie stoły. No bo wiadomo, że rzecz jasna, jeżeli już nie funkcjonują, no to nie są niezbędne aż tak bardzo do wykorzystywania w tym miejscu. Niemniej, muszę przyznać, że jest to ciekawa sytuacja, a w nowym budynku wielofunkcyjnym jest naprawdę dużo, dużo miejsca. W porównaniu ze starym Grzybkiem wielofunkcyjnym, który jest zabytkiem i na razie nic w nim nie będzie się znajdować. W przyszłości może jakoś będzie zagospodarowany i podobnie Grzybek na Warszawie Wschodniej też raczej nie będzie już funkcjonowany po przebudowie, chociaż jeszcze informacji o tym, jak będzie dokładnie realizowana przebudowa Warszawy Wschodniej nie mamy. To wiemy na pewno, że tamten Grzybek też pozostaje, bo też został wpisany do rejestru zabytków. Tymczasem, to był ten segment materiału. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z Warszawy Zachodniej pojawi się za kilka dni z budowy całego torowiska po stronie zachodniej, które właściwie jest już prawie całkowicie ukończone i tam są już realizowane mniejsze prace, bo wszystkie tory właśnie w nowym rozkładzie jazdy, który będzie od 9 czerwca, będzie już po prostu wszystkie tory będą już użytkowane, więc to faktycznie też będzie już duże wydarzenie na całej Warszawie Zachodniej. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejny duży film z Warszawy Zachodniej może jeszcze mi się uda zrealizować albo chwilę po oddaniu do użytku nowych trzech peronów. No i oczywiście rzecz jasna będę wam to wszystko pokazywać, jak to powstaje do zakończenia całej inwestycji. Niezależnie od tego, kiedy się zakończy, Warszawa Zachodnia na kanale Avizono, że będzie jeszcze przez najbliższe lata pokazywana cały czas, jak powstaje i jest zbudowana. Mówię lata z zaokrągleniem, bo wiadomo, że zawsze może się to wszystko przyciągnąć, albo będą realizowane kolejne inwestycje i modernizacje na całym węźle Warszawy. Faktycznie nie jest planowane do przebudowy. Średnica jest opóźniona, wschodnia nie wiadomo jeszcze jak będzie realizowana. Linia kolejowa numer 7 do Otwocka też jest opóźniona, jeżeli chodzi o pracę. Aktualny odcinek, który jest budowany od Warszawy Wschodniej do Warszawy Wawer, zobaczycie w najbliższych dniach, bo to nagrywałem wczoraj.
No, tak powiedzmy. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jak zawsze bardzo dziękuję Budimexowi za możliwość ponownego wejścia na plac budowy i pokazania wam tych wszystkich elementów i tych wszystkich szczegółów. I przypominam, że o BHP-owcach nie mówię, bo po prostu nie trzeba i wszystko idealnie w tym miejscu śmiga i jest całkowicie bezpieczne. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i wytrzymaliście ze mną te chyba 24... No, dużo minut. Jak obejrzeliście, dotarliście tutaj do końca, napiszcie w komentarzu zachodnia. Cześć!